Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam zmiany i nowości, które wprowadziła ostatnia aktualizacja zawartości. Nadeszła pora na ostatnią aktualizację zawartości dla wersji gry 7.10. W tym tygodniu doczekaliśmy się większej ilości zmian i nowości, niż to było w dwóch poprzednich malutkich aktualizacjach. I jak zawsze, zacznijmy od nowości. Dzisiaj jest nią obiecana snajperka z tumikiem. Występuje ona w klasie epickiej i legendarnej i odpowiednio do klasy zadaje 100 lub 105 punktów obrażeń. Najważniejszą cechą i zarazem zaletą tej broni jest jednak jej tumik, który skutecznie ucisza oraz ogranicza odległość, z której można ustalić skąd dokładnie ktoś strzela. Zwykła snajperka oraz ciężka nadal są na polu walki i nie zostały przeniesione do skarbca. Ale inny los spotkał sześciostrzałowca, czyli rewolwer, który został dodany jeszcze w październiku na wydarzenie koszmarów czar. Poza tym, przeniesione do skarbca, czyli usunięte, zostały szare, zielone i niebieskie bursty. Famasy za to coś za często się pojawiają, ale to zostanie naprawione. Na pole walki powróciły za to podwójne pistolety i nic nie zmieniono w ich statystykach, więc powinny być tak samo potężne jak kiedyś. Dalej w temacie broni i przedmiotów, to dynamit będzie wypadał teraz o 40% rzadziej, a boomboxy o 33% rzadziej. Do tego, boombox ma teraz 400 punktów wytrzymałości zamiast 600 oraz będzie grał 18 sekund zamiast tych wiecznie długich 25. Poza tym, także zasłużonego nerfa, w końcu doczekały się burze loty. Od teraz siła odepchnięcia, jakie zadawały samoloty potrąconym graczom, będzie o 70% mniejsza. O 50% za to, mniejsza będzie ilość obrażeń zadawanych strukturom przez burze loty. Potężnego nerfa doczekały się też karabinki samolotów. Od teraz ich rozrzut jest o 70% większy. I jak już mogliście zauważyć w tle, na podium jest teraz dostępna nowa miejscówka. I to tyle z tych zmian w balansie gry. Nowe skiny i inne ciekawostki pojawią się dopiero za tydzień. Dajcie znać, co uważacie o tych zmianach. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.